Hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Heavy Raina. W przednim odcinku mieliśmy bardzo... Kurde, działaj. Bardzo emocjonujący pościg Normanem, Jadenem, za tym drugim bandziorem, którego chcemy prawdopodobnie przesłuchać. No i mieliśmy nieoczekiwaną wizytę. Tej oto pani przyszła do Shelby'ego i jesteśmy, idziemy właśnie popatrzeć, nie wiem, czy porozmawiać z Kramerem. Gordy Kramer jakąś imprezę zorganizował. Zobaczymy, o co chodzi. I ty tak uchodzisz boki. No, raczej tak. Boże. Aż tak już imprezy... Idę poszukać Gordiego Kramera. Zostań tu i czekaj na mnie. Dobra? Dobre. Okej. Zawołaj mnie, jak się przydam. Nie przydasz się na razie. Boże, już na stole do bilarda śpią. Tu też jacyś tacy zmuleni. Tu możemy sobie usiąść, ale nie bardzo. Tu też jacyś... Imprezowicze. To jest wyjście, tu też się chwieją. Dobrze, w głównym. Obstawa. To jesteś si- Jezu, ty tam siadłeś koło tych? Pani se tańczy. Ktoś tu, Gordy? Widziałeś Gordiego? Sorry, nie! Pada. Nie pijmy może. Wiem, nie dobra jestem. Jakieś takie jedzonko. Hej, stary! Nie mógłbyś mi pomóc? Boże, w czym znowu? A wyglądam na dealera? Spadaj! No, co jest? Mnie dealer. O kurde. Whisky? Nie, nie ma picia. Co ty? Jesteś w robocie. Cześć! Fajna impreza? Super! Nic nie widzę. Problemu? No, pi, porozmawiamy sobie. Może coś powiesz ciekawego. Jesteś swój chłop. Podobasz mi się. Przyjacielu. Bardzo się podoba. Jednak ta praca ma zalety. Znalazłem nowego kumpla. Nowego funfla. Dobra, funflu, idź. Wszyscy tacy z zygzakami chodzą. Normalka. A ty co, Gordy? Cześć! Jestem Scott! Gordy? Szukam Gordiego! Nie wiesz, gdzie jest? Nie bardzo. Chcę nam cokolwiek powiedzieć. Dobrze, pewnie będziemy musieli tu podejść. Cześć! Ja do Gordiego! Gordiego. Zechcę. Przekup, zastrasz, nalegaj. Słuchaj, powiedz mu, że Scott Shelby chce z nim pogadać. Dobra? Weź mnie, nie wkurwiaj, kolor. Pływaj, bo zrobię się zły. Ciekawe, my też się możemy zrobić źli. Jeśli chce się widzieć z Gordym Kramerem, muszę się inaczej do tego zabrać. Czyli jednak będziemy musieli sobie coś tam lapnąć. Puścicie mnie? Nie. Nie wiem, muszę z kimś pewnie pogadać. No co, znalazłeś Gordiego? Jest na górze, ale dwóch mięśniaków blokuje przejście. Pewnie ona będzie jakoś ich tam... Mam się nimi zająć? ...przemówi. No tak, no. A co im zrobisz? Powalisz półobrotem z obcasa? Tak.
I chuciu! Głowa! Przygotuj się leżą. I lecie, bo odsunął się od schodu! Dobre. Gotowi do startu, start, no nie? Loren, czekaj! Troszkę tak... Hej, panowie! O. Come on, nie bądźcie szczebniakami. a jednak, chodźcie szczebniaki. Oh no, padłam! Coś mi się stało! Dobra, hipko, Scott. Jak ty w ogóle jesteś? Musimy zrobić koło. Pa, panowie. Dobra, jesteśmy. Silny. Halo, w porządku? Powiedziałabym coś na halo, ale... Kurwa, zaraz przekręci mi się na parkiecie. Nie, spokojnie. Ci tam nie będzie. Okej. Okay. Nie być... Nie, tu nie. Gordy. Gordy. Jesteś gdzieś tu? A puk puk. Fajeczkę się oglądają dzieci małe. A to co to za? Panie Kramer? Zaraz będzie. Będzie bum. Come on, koniec. Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chcę zadać panu parę pytań. ignorant. Prosisz się, żeby ci włączyć następnemu telewizor, że się obrazi? Nalegaj. Chciałbym wiedzieć, co się stało z małym Josephem Brownem. Spływaj, dobra? Wynocha mi stąd! Czego chcesz? Fakty. Świadek twierdzi, że młody Joseph Brown wsiadł do pańskiej limuzyny. Wtedy widziano go po raz ostatni. Wiem, że był pan zatrzymany, ale pański ojciec wykonał telefon i sprawę zamknięto. Pieniążki robią wszystko. Chcę poznać pańską wersję zdarzeń. Dzieciak się zgubił. Powiedziałem, że go odwiozę do domu. Kiedy policja przyszła, wytłumaczyłem im wszystko i mnie wypuścili. Wszystko. Więc raczej nie ma się czym podniecać, prawda? Będzie ostro ironicznie. Ironicznie. Aha, to taki z pana dobry wujek, że zawsze odwozi pan zagubione dzieci do domu. Proszę być dobrym i powiedzieć prawdę. Zaraz ci pukawkę wyciągnie i... Jestem zabójcą z origami. Tak, jestem zodiakiem. Zaciągam ofiary do auta. Topię je w wodzie deszczowej. Potem wyrzucam ciała na odludziu z figurką origami w ręce i... orchideą na piersi. To chyba już w gazetach każdy mógł przeczytać. To, bo... mi się nudzi. Nie sądzę, że to on... A w ten sposób mam wymyśloną i fajną rozrywkę. Czy to panu wystarczy? Czy mówić dalej? Wywiad skończony. I chlas mu w pysk, co ty gówniarzu? Wyrzućcie tego błazna! Come on, Shelby. Dobre. Wiejcy, wiejcy. Ty cieszy, nie ciesz się tyle, bo dostaniesz ty również.
Głupek ma łubawce. Tacy ochroniarze, jak nie powiem co. Niezbyt. I teraz ty dostaniesz. Prowadzisz niebezpieczną grę, Kramer. Pan wie, kim jest mój ojciec? Wystarczy, żeby tylko kiwnął palcem i dożyje pan jutra. Ciekawe. Pan tu powinien się bać, pani Shelby. Nie ja. Nie sądzę, żeby to był on. Jest taki trochę psychiczny ten Gordy, ale no nie sądzę. Troszkę. W elektrowni jedziemy? Tak. Środa 19.32. Aha, te liczby, te 58, to milimetry, to pewnie ile spadło już tego deszczu. Drugie takie zadanie. No, duży, chyba opuszczony, ale troszkę tak wygląda ten budynek. Pada sobie. Puk, puk. Nie. Mam, że puk, puk. Nie puk, puk, tylko ciąg, ciąg. No, come on. Ten. Nie, za ciężkie, nie. Trzeba znaleźć inne wejście. O, jakiś motylek. Biegnij. Co tam w myślach? Gdzie teraz wskazówka. Może jest tu jakaś wskazówka? No, cokolwiek. Może... Chyba nie w tą stronę. A może? Motyl? Figurka origami miała kształt motyla. Czyli szukam teraz jakiegoś motyla? Tam był motyl przy tym. A nie ma już dalej? Przejścia nie, to jest... Dobra. Co tam jeszcze masz? Próba. Kurwa, co ja mam tu znaleźć? To był motylek ten. Pułapka. To może być pułapka. No są tu motylki, o. Tu gdzieś jest wejście, można spróbować. No, ładnie. Wyskoczmy sobie. I jebs do wody. Fabryka. Musi być jakieś wejście do budynku. My musimy iść ten, za tym motylkiem podążać. Elektrownia miejska. Wydawało mi się, że jest opuszczona. No jest, no ale może jeszcze gdzieś tam ją używają. No, wiadomo, zamknięte. Dobrze, chodźmy tam ten. Ale czemu to się tak by otwarło? Czemu to te wejście? Główne wejście jest zablokowane. Gdzieś musi być inne. Okej, zablokowane. Jeśli obejdę budynek, to w końcu znajdę wejście. No tak, no logiczne raczej. Okej, to też jest ten motylek. Aha, będziemy pewnie musieli się tam przedrzeć jakoś. Tylko się nie pocharataj. Okej, mamy to. I w którą stronę? Aha, tam gdzie są te... Takie to łatane tymi drutami. A, jednak zahaczył się. Już ślad został, krew.
jego w razie W. No, tu jest motylek. Tamtą stronę był. Widziałam. Widziałam cię, motylku, nie ukryjesz się nigdzie mi. Czekajcie, gdzie on był? On gdzieś tu na ścianie był. Tak, tu. A tu możemy wejść? A jest ten... Ej, stój tam, origami. Aha. To teraz się nie da ten, tylko z jednej strony był. No. No trudno, no. Ale chyba tylko to było pokazane, to origami nie znaczy, że mieliśmy je wyciągnąć stamtąd. Tak mi się wydaje. Jakiś włas. No. Kręćmy, kręćmy, kręćmy. Okej. Boże, aha, zapałki. Weźmy sobie zapałeczki. Czy tam wejść? No, aha, lewy. Dobrze, prawy. Nie prawy, tylko lewy. Co to tam jest? Ops. Ups, zamknął się. Czy samo się zamknął? Pewnie samo się zatrzasło. A tam na końcu co? Co to za jakieś szkło tam jest? Jakieś te... Tak to wygląda troszeczkę jak jakieś albo kolce, albo... Czy to... O, właśnie. Tak, szkło. O kurde, jaka pułapka. No i co ci szkło? Za po... Kawałki szkła. Ostre jak brzytwa. Nie mogę się cofnąć. Muszę się przeczołgać dalej. Powinienem to zrobić powoli, żeby nie pociąć sobie rąk. No. I jak najszybciej się stąd wydostać. No dobra, spróbujmy. Już? Delikatnie. Kan. Come on, delikatnie, delikatnie. Boże! Ja się kręcę, ile tych... Chyba w prawo. Za tym motylkiem. Tak mi się wydaje. Płomień zapałki pokazuje, skąd płynie świeże powietrze. Wystarczy iść w tamtym kierunku. No w prawo. By ci się zapałki skończyły. Okej. Okay. Au. No, pomalutko. Nie, nie. Niepotrzebnie. Troszkę niepotrzebnie, żem. Ja cię, ale katorga. Wielka katorga. Dobra, gdzie tu teraz? W lewo czy w prawo? W lewo musimy iść. No, delikatnie i ten, wiem, że to boli. Jak długo ten tubel? Aha, to jest takie... Jakiś środek i... Żeby tam też zapalić. Zobaczymy, którą stronę nam to pokaże. Dobra. Okej.
Opalmy sobie. W którą stronę? Chyba prosto, tak to wygląda. Szczury, fajnie. Jeśli tu weszły, to może mi się uda wyjść. One uciekają. Przed czymś złym. Dobra. No, come on, przecież idź tam. Czemu tam nie chcesz ten? Aha, co troszkę. Ale czemu się wrócisz? I tam, co ty robisz? Co w tamtą stronę? Au, 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 czekaj, tam. Sprawdzimy, czy w ogóle w dobrą stronę idziemy, bo coś mi to tak. Chyba tak. Może delikatnie, bo tam. Szkło jest takie. Masakryczne. Tu jest jakaś wyrwa? Nie. Tu jest? Nie. Tak troszkę wygląda jakby. Czy my zrobiliśmy właśnie kółko jakieś? Czuję, że jakieś kółko robimy. To nie jest nic fajnego. No nie, w prawo musimy iść teraz. Tam jest jakieś światło. Okej, pomalutku. Dlaczego powinniśmy w dobrą stronę iść? Więcej szkła. Uj. A, za szybko. I co? Aha, trzeba przytrzymać, dobrze. Dobrze, musiałem rzeczy naciskać. Okej. Okay. Więcej szkła. Chyba nie mam innego wyjścia. No, nie bardzo. I siur na dół, wyjeżdżalnia. Uej, tylko nie na te... Nie na te... Kote. Prawa przez elektryczność. wow. Aha. To teraz. Jejku, nie chciałam, żeby mi prąd kopnął. Ale tam jest jakiś motylek, no. Nie. Coward. Okej, te się świecą, te też mrugają. Które tu nie świecą? Te chyba się nie świecą. Chyba na nie? Jak myślicie? Nie być A? No nie, właśnie te nie. Ten. Tamte. Ale jednak to pod napięciem jest, więc. Kurde, tyle tych przycisków. No, jednak to wszystko pod napięciem, jak nawet dotknie się to. Dobra.
delikatuśnie. Titan. Nie dotknij, nie dotknij. No, przechodź ładnie. Okej. Okay. No, tu następne. Boże, te przyciski. Jeszcze 20, jeszcze może wszystkie naraz trzeba nacisnąć, co? Ja ci się kręcę. Wow. No nieźle. No i tu ten, nie ten. Ten ja się nie... Nie mrugają się. Mam nadzieję, że gdzieś przypadkiem nie dotknę sobie. No właśnie, bo te moje bumpery już są troszkę... nie pierwszej świeżości. Się jednak wyrobiły troszkę. Mocno trzeba przyciskać mi. I nie puszczać. Dobra. Okej, gdzie teraz jest ten? Tam nie, tam się ten... Nie, tu. Tamte z tamtej strony są dobre. No, kurczaki. No, czy myśmy przeszli? No, come on. Boże, te moje przyciski. Wybieraj, nie, mój pad będzie jeszcze bardziej wymęczony. W ogóle dobrze, żeśmy przeszli? Chyba tak. No, jesteśmy blisko. No chyba jeszcze to, na wprost, ostatnie. Tak, tam wszędzie prąd widzę, że się... Chyba trzeba przeskoczyć. Okej, okay, mamy to. Moje bampery mogą być... czuć się lepiej. Okej, okay, następna karta pamięci. Następna karta i następne literki. No i cyferki, bo tam adres jest. No. Dobrze, udało nam się przetrwać elektrownię i szkło. A inaczej się tam nie dało wejść, tylko przez te? Trzeba było się męczyć? No pewnie nie dało się, niestety. Kogo tym razem będziemy mieć? Panią Madison. Czekać coś, jakiś... No, pójdzie znowu szupnupać do niego. O środę 21.06. No, on tam pojechał do tej elektrowni. Już mi się zdaje, że pójdzie sznupu, sznupu. Co, wybiegł? Zostawił otwarte, czy to... Aha, on wrócił. Boże. No, to samo powiedziałam. Wrócił z tego. Boże, wygląda jakby go to popieściło. No, tyle prądu dostał. Come on. I tam. Thank you.
Jebsko. No mówię, lewy bumper mi coś tak... Dużą siłę masz, kobieto. Bardzo dużą. Jak go ładnie położyła. Weź go ten... Nie, nie opatrzę. Ethan? Ethan? Ethanku! Obudź się! Coś ten... O-o! Ethan, zostawiłeś pudełko. Nie, 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 Madison, nie, nie, nie. Ale to takie grzebanie mu w tym... Aha, nie, siądź, dobra. Wiem, że mu ten... Coś ty zaś robił. No. Ciągnij tą koszulkę. Musimy zdjąć ci ubranie, żeby zdezynfekować rany. Szybkie przebijanie. No, ściągaj, ściągaj, bo... Aż my cię poparzyli? No tak, siądź se, idź po ten, może... Żeby mu to odkazić. Tak, zbieraj wszystko, 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 wszystko. Ciśko. No już, już, masz, na ból mu daj najpierw. Boże, jak ty się nim opiekujesz. Nie jestem lekarzem, ale zrobię, co mogę. Czyli nic. Masz bandaże lekarstwa, środki odkażające. Środki odkażające, najpierw trzeba to odkazić przecież, no nie. Będzie piekło. Do odkażania. Nie pomoże na oparzenia. Nie? Ale tu. A te skaleczenia po tym szkle. Pewnie jakąś maść będzie trzeba. Na tym, na oparzenia. Ty w ogóle coś robisz? Co ty robisz? Miechu warte. Jako kłaszcze. Boże. Dobra, to pewnie maść będzie na ten, na te oparzenia. Są takie fajne maści. Czy na rany, no właśnie. Delikatnie, delikatnie. Powinno ci ulżyć. Będziesz jeszcze zawinąć mu tę rękę. No. Pomożemy ci, a potem chcemy tylko wywiady na wyłączność. Nikomu innemu nie. No to też trzeba zawinąć. Dużo tego bandażu tam masz w takim razie. Zrobiłam co mogłam. Jak się czujesz? Ethan? Co tam jeszcze? Muszę poczekać. Może ma gorączkę. Pewnie pójdzie popatrzeć do tego pudełka jego. A da się jakoś je zignorować? Pewnie tak. Mieliśmy opcję wcześniej. Albo zaglądnąć tam do tego pudełka, albo ten... podejść do niego.
a jednak zaśniesz przy nim. Twoja bezsenność się skończy. No widzisz, warto było przyjechać do motelu. No już lepiej i ten? O, lepiej. Troszkę. Widzisz, masz anioła stróża, który o ciebie dba. Jak się czujesz? A ty to robisz? Bywało lepiej. Ile tak leżałem? 20 lat. Jesteś moim aniołem stróżem? Tak! Właśnie żeśmy to przed chwilą powiedzieli. Żebyście... Wspomnienia? Jakie wspomnienia? Zawsze opiekowałam się moimi młodszymi braćmi. Aha, okej. Okay. Ciągle tłukli się z innymi chłopakami. No... Chyba lubię być aniołem stróżem. No... Mówiłaś, że jesteś tu, bo masz problemy ze snem? No, ponoć. Prawda? Tak. Kilka ostatnich miesięcy nie było dla mnie łatwych. Takie rzeczy człowiek woli zapomnieć. Próbuję żyć dalej, ale nie jest łatwo. Kłopoty i niebezpieczeństwo. Musisz prowadzić niebezpieczne życie. No, bardzo. Wiesz, sam go nie wybrałem. No nie. Puszczenie przeprosiny? Przepraszam. Nie powinnam się dopytywać. W końcu, wiesz, ledwo się znamy. No. Nie masz powodu mi ufać. No nie. Słuchaj, dziękuję, że mi pomogłaś, ale... Ale spadaj. Dla twojego dobra... Lepiej nie mówmy już o tym. Pomoc? Może będę mogła jakoś pomóc. Nikt nie może mi pomóc. I tak dużo zrobiłaś, Madison. A jakie buzi, buzi? Dobra. Dlaczego? Nie. Pa. Trzymaj się. Nie, poczekaj. Zmieniłem stanie. Ciekawe, czy ruszała moje pudełeczko. Nie, nie ruszaliśmy przecież. Raz trójeczka. Wąż. Czy poświęcisz się, żeby rozwać syna? Marble Street. Teraz Madison. Znowu. Wow, co to za... Okej, okay, przesłuchaj, ale Madison? Chyba jakaś pomyłka? A nie, bo może przecież ten... Dziennikarka no to może filmować. Pewnie i tak jest. Czemu wy nie macie głosów? Tylko słychać wasze tupta. A może nie mogą ten... Teraz będzie. Dalej nie ma głosu, co jest. Gra mi się zepsuła. Brawo. Nie, ja nic nie słyszę, co mówicie. To było kilka miesięcy temu. Dziwne to było. W środku nocy. Strasznie lało. Ethan wrócił do domu jakoś około trzeciej. Bardzo dziwne to było. Był przemoknięty. A to będzie długi odcinek. Zapytałam, gdzie była. 40 parę minutowy prawdopodobnie. A, zupełnie bez sensu. A jego spojrzenie... Było w nim coś dziwnego. Jakby... Nie był sobą. To może nie mieć związku. Ale
kiedy następnego dnia ogłosili... Wiedziałam, że to on był! Zabójcy z origami. Znajdźcie Shona. Błagam was. Znajdźcie baranka Shona. Jestem porucznik Cartel Blake, a to agent Norman Jaden z FBI. Ale czemu pokazali? Ethan Mars jest pańskim pacjentem. Chcielibyśmy zadać panu parę pytań. Dziwne. Przykro mi, ale to niemożliwe. Że co proszę? Obowiązuje mnie poufność. W żadnym wypadku nie mogę mówić o pacjentach. Czemu pokazali moim zadaniem Madison Page, a co innego w ogóle pokazali? Nie wiem, co jest grane. Porusz. Od tego może zależeć życie Shona. Niech pan powie doktorze, co pan wie. Przykro mi, nie mogę pomóc. Nakaz jakiś by się przydał. Musi pan współpracować. Dla własnego dobra. Doktorze, pomoc. Tu chodzi o życie dziecka. To, co pan wie, może pomóc je uratować. Czy pan mi grozi? Ja tylko dobrze panu radzę, doktorze. I radzę No, czuńmy się. Spokój, Blake. Dość tego. Idziemy stąd. Zadzwonię na policję i złożę skargę na pana zachowanie. No, Blake, widzisz, że sam próbuję. O Boże, Blake, zaś. Blake, Boże drogi, uspokój, żeś się. Zaraz puszczą mi nerwy. Skarć. Kompletnie ci odbiło? Nie mieszaj się, Jaden. Facet coś wie i nie wyjdę stąd, dopóki nie powiem wszystkiego. Dobry i zły glina. Come on. Uspokój, żeś się. Blake, cholera jasna, znowu z tą problemy są. No, doktorze. Zrobimy to po dobroci, czy nie? Come on, Jaden, weź go zatrzymaj. Tak, Jaden. Co z tobą, Norman? Masz tykora? Nie lubisz brudzić nie. rąk, co? Tobie wpieprzymy zaraz. Dzieciaka. Chcę ratować Shona Marsa tak samo jak ty, ale to nie daje mi prawa robić, co mi się podoba. Więc natychmiast przestań odstawiać cyrki! Tak. Opieprz go. I to porządnie. Pożałujesz tego, Jaden. Bądź pewien. Już się boję. Nie zapomnę o tym. Ethan Mars cierpi na zaburzenia po śmierci pierwszego syna. Czuję się za nią odpowiedzialny. To rodzaj chorobliwej neurozy. Ma urojenia, widzi martwe ciała. Kilka tygodni temu, po jednej z naszych regularnych sesji, znalazłem to na podłodze. No, origami pewnie. Musiałoby wypaść z kieszeni. I wiedziałam origami. Voila. Tak, teraz będziemy jako Madison Page, bo mnie, że pokazuję normalne, czyli te na Boże, gro, co ty robisz? Ash, zwołaj wszystkich. Robimy obławę na Ethana Marsa. Pilnujcie jego domu. Obławę. Wyślijcie za nim list kończy do wszystkich agencji. Obstawcie dworce kolejowe, autobusowe i lotniska. O czym mamy ten? Wszyscy liniarze w tym mieście mają oczy otwarte. Jakiś takiego siniaka. Tak. To z poprzedniej? To zabójca z origami. A? Ciekawe. Czy faktycznie. Dobrze, podejrzewałam gdzieś tam wcześniej. Od Shelby, co tam? Co tam powiesz? Co tam zrobisz? Jalala. Mamy czwartek, 76 mm opadu pewnie. No, tu coś na tym, na polu golfowym. Aha, tatuś tego pewnie. Okej, okay, ten. Skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku zobaczymy, co tam Scott Shelby ciekawego zrobi. Prawdopodobnie to jest tego ojciec, tu pokazują nam tego ojca, tego Gordiego. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co, słyszymy się w następnym odcinku z Heavy Raina. Cześć!